Przechodzimy do kolejnego druku, druk nr 77. W sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 19/450 obręb 5 i dyspozycji Nowa Huta. Odnosi się do biura planowania przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 19/450 obręb 5 jednostka ewidencyjna Nowa Huta jako teren rekreacyjny zieleń publiczna. Uzasadnienie. Rada Dzielnicy 15 Mieściowice popiera starania Stowarzyszenia Mieszkańców Srebrnych Dworów w Krakowie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 19/450 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Przedmiotowa działka jest zielonym terenem otoczonym blokami, który służy mieszkańcom jako teren rekreacyjny. Od wielu lat przyjęte są starania deweloperów, by zabudować działkę. Liczne protesty mają na celu uchronienie jedynego ocalowego skweru. Tylko uwzględnienie działki nr 19/450 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako dzielnej publiczna pomoże spełnić oczekiwania zdesperowanych mieszkańców. Dlatego Rada Dzielnicy 15 Mieszczowice przychyla się do wniosku stowarzyszenia. Proszę Państwa, zrobiła się tam dość nieprzyjemna sytuacja, ponieważ jest to osiedle zabudowane, że tak powiem, do cna. Ostatnio jeszcze można było dojechać przy ostatniej inwestycji, z którą mieliśmy bardzo dużo problemów, od strony Sudołu Dominikańskiego i tamtędy były kierowane cały sprzęt ciężki do budowy bloku. Teraz nie ma już tamtędy dojazdu. Mało tego, non-stop mamy prośby ustanowienia jakichś miejsc nowych parkingowych. Nie ma możliwości stworzenia nowych miejsc parkingowych. Zamiast tego jest propozycja wybudowania następnych bloków. Doskonale chyba i poprzednia rada zna temat. Gdyż wiem, że poprzednia rada chciała zrobić tam plac zabaw. Nie udało się. Czy Pani Ania chciała coś jeszcze? Jak mieszkańcy kupowali domy i mieszkania w blokach sąsiadujących z tą działką, na planie zagospodarowania przestrzennego, to było sprzed 95 roku, było tam wpisane, że tam ma być muszla koncertowa, czyli teren totalnie rekreacyjny, powiedzmy inaczej komercyjny, prawda, dla ludzi, a w tym momencie chce się tam wybudować kolejne bloki. Z planu, który został złożony do architektury, została wydana pozytywna opinia o zabudowie, została wydana WZ-ka, na której planach są zbudowane, są do budowania cztery bloki tworzące kwadrat. Policzyliśmy ilość mieszkań, jest to około 150 do 200 mieszkań, czyli około 400 nowych samochodów. I tak szczerze powiedziawszy, droga prowadząca ku Żei, znaczy ja sobie nie wyobrażam, że będzie prowadzona do jakakolwiek budowa, a 400 nowych samochodów jadących ulicą ku Żei codziennie rano i codziennie wieczorem wracających z pracy, szczerze nie ma takiej możliwości. Ta droga jest po prostu nieprzepustowa. Panią, powiedz mi, dlaczego na przykład, jeżeli taką WZ-kę się wydaje, dlaczego się nie opiniuje się wcześniej, że co ma rada na przykład tak danego terenu? No to dlaczego wydają WZ-kę, jeżeli mamy takie nagromadzenie tych bloków i nie mamy jak to... Z punktu widzenia prawnego nie ma czegoś takiego, że my jesteśmy tylko opiniotwórczy. Wiem, my jesteśmy, wiem, ale potem nasi mieszkańcy będą mieli z tym problemy. Ja tak samo jak jest na oświecenia. Ale za chwilę nie tylko mieszkańcy, bo i miasto będzie miało... Ale dobrze, ale co z tym zamy? To miała być muszla koncertowa. To może się też wycofać? Co jest najciekawsze? Wiesz, muszla koncertowa jak jest, to powiedzą, że nie mają pieniędzy na razie i koniec. Co jest najciekawsze, działka została zakupiona przed 95, kiedy obowiązywał ten stary plan zagospodarowania przestrzennego i ludzie kupowali te bloki, znaczy mieszkania w blokach i w domach naokoło, oni wiedzieli, że będzie tam koncertowa. Tak. Tak. A teren, który został sprzedany pod zabudowę. Znaczy ja tylko dołożę jedną kwestię, którą ostatnio się skupiam. O WZ-kę, proszę Państwa, może wystąpić co najgorsze każdy. Nie bez względu na to, czy to jest jego teren, dobrze, nie jest jego teren, a może o WZ-kę wystąpić. To jest jakiś absurd. Mało tego, na jednym terenie może być kilka WZ-ek. To też prawda. Tylko jest WZ, następny etap to jest pozwolenie na budowę. Tak. Żeby było pozwolenie na budowę, to oni muszą wykazać... Spełnić jakieś warunki. Tak, przede wszystkim musi być gdzieś wykazana droga techniczna. Droga techniczna, czyli dla ciężkiego sprzętu. I z tego co pamiętam, jak budowali na końcu Kurzej te nowe dwa boczki teraz, które już są oddane i zamieszkane,
ulica Kurzej nie spędzała żadnych wytycznych, które były postawione a propos drogi technicznej. I w tym momencie, kiedy jak te dwa drogi powstały na dole, nie wiem, którędy oni będą przewozić ten sprzęt, oni chyba nie wiem, helikopterami to przywiozą, bo ta droga po prostu dalej nie będzie sprawiała, a już nie ma dostępu od cudu do dominikańskiego, który jest w tym momencie zabudowy, który jest zamknięty. Będą naprawdę helikopterami chyba zawozić ten sprzęt. Dobrze, proszę Państwa, ja zapytam tak, czy komisje merytoryczne opiniowały? Komisja... Opiniowała. Rewizyjna. Opiniowała jednogłośnie za. Komisja budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Komisja kultury. Nie opiniowała. Bezpieczeństwa. Nie opiniowała. Infrastruktury. Opiniowała jednogłośnie za. Edukacji. Nie opiniowała. Polityki społecznej. Nie opiniowała. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie bardzo. Dziękuję zatem. Proszę o przyjęcie uchwały według druku nr 197 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 19 czy 450. Kto jest za? 10, 11, 12. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 w Miszczowicy podjęła uchwałę nr 24 łamane przez 197 łamane przez 2012 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.